9 listopada wspominamy błogosławioną Joannę z Signy. O życiu Joanny nie wiemy wiele, ale musiała być kimś niezwykłym, skoro do dzisiaj pamięć o niej przetrwała w Toskanii. Urodziła się w roku 1244 w okolicach Florencji nad rzeką Arno. Oto czy na jej jednym brzegu w wiosce Signa, czy na przeciwnym, na zamku w San Martino do Gangalandii w rejonie Lastra Signa, obie miejscowości toczą spory podobno do dzisiaj. Hagiografowie są natomiast zgodni co do dzieciństwa. Było ubogie, a Joanna zajmowała się pasterstwem. O kolejnym etapie życia znajdujemy sprzeczne zapisy. Jedne życiorysy podkreślają, że była dziewicą, inne natomiast odnotowują, że wyszła za mąż za ubogiego chłopa i szybko owdowiała. Przekazy podają, że Joanna przyjęła z rąk franciszkanów z Carmarthen habit trzeciego zakonu franciszkańskiego i resztę życia spędziła jako pokutnica w odosobnieniu na skraju Signy, zamurowana w niewielkiej celi. Przychodziło do niej wiele osób, które prosiły ją o słowo pociechy oraz o wsparcie i pomoc duchową. Nie ma pewności, ile lat spędziła jako rekluza. Wiadomo, że zmarła 9 listopada 1307 roku. Choć bywa tu podawany także rok 1348. Beatyfikował ją papież Pius VI w 1798 roku. Wokół jej postaci narosło wiele opowieści. Jedna z nich mówi, że w chwili śmierci pustelnicy dzwony okolicznych kościołów zaczęły same dzwonić. Natomiast o cudach, które działy się za wstawiennictwem Joanny, mamy nie tylko ustne opowieści, ale także dokument. Zachował się rękopis zatytułowany Błogosławionej Joanny życie i cuda. Nieznany autor opisuje w nim, że już młodej Joannie przypisywano niezwykłe dary. Pierwszy cud wydarzył się, kiedy w czasie szalejącej burzy Joanna wraz z innymi pasterzami oraz ze zwierzętami schroniła się wbrew zasadom pod wielkim drzewem, które cudem ochroniło ich nie tylko przed padającym wtedy deszczem i gradem, ale także przed piorunami. Korzystając z okazji, Joanna starała się nawracać zebranych z nią ludzi. Kolejny opis dotyczy historii o rozłożonym na falach Arno płaszczu Joanny, który uchronił pływający tam prom przed grożącą katastrofą. W okresie życia w odosobnieniu pustelnica była uważana za opiekunkę Signy i jej mieszkańców. Uzdrawiała chorych, pocieszała poszkodowanych, podnosiła z upadku grzeszników, rozjaśniała umysły niedowiarków, pomagała potrzebującym. We wspomnianym rękopisie są informacje o 27 cudach przypisywanych Joannie. 6 miało wydarzyć się za jej życia, a 21 po jej śmierci. Kult Joanny był żywy niemal od początku. Świadczy o tym przekaz z 1383 roku o obchodach ku czci Joanny z Signy. W 1365 roku jej relikwie zostały przeniesione, co zapoczątkowało doroczne procesje. Nie ma pewności, czy była to jedyna translacja szczątków. Dziś spoczywają one w kościele świętego Jana Chrzciciela w szklanej trumnie. Co roku, w poniedziałek wielkanocny, są one niesione w uroczystej procesji, której uczestnicy zakładają średniowieczne stroje. Tego dnia do małego miasteczka przybywają tłumy pielgrzymów i turystów z całej Toskanii. W kaplicy, w której na co dzień przechowywane są relikwie, przybywa do dziś przedmiotów o charakterze wotywnym. Niektóre z nich są dziełami sztuki rękodzielniczej. Świadczy to o żywym i dziś kulcie błogosławionej Joanny. Módlmy się. Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że błogosławiona Joanna odznaczała się miłością i cierpliwością. Spraw przez jej zasługi i wstawiennictwo, abyśmy nieśli swój krzyż wytrwale i zawsze Cię miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe exaltimus, Kyrie eleison, Christe eleison.